Dzień dobry. Nazywam się Agnieszka Dolińska. Wspólnie z koleżanką Joanną Gryt chcemy Państwu zaprezentować przykład naszego polskiego podwórka. Jak wygląda rejestrowanie dorobku naukowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu? Biblioteka Główna, która tym się zajmuje, ma ponad 50 lat doświadczeń, jeżeli chodzi o rejestrowanie tego typu działalności naukowej pracowników. I nawiązując do tego slajdu z drzewem, który pojawił się w pierwszym wystąpieniu, można by rzec, że korzeniami tych współczesnych internetowych systemów były nasze tradycyjne kartoteki kartkowe, były nasze bibliografie drukowane, których w latach 56-2005 ukazało się w naszej uczelni 31. I był też internetowy system Expertus. Baza, którą w naszej uczelni zaczęto tworzyć w roku 2000 roku, przekształcając kartotekę kartkową w bazę umieszczoną w internecie, istnieje nadal, liczy obecnie ponad 44 tysiące rekordów i obejmuje swoim okresem chronologicznym cały okres istnienia naszej uczelni, czyli archiwizujemy tam dane nie tylko bieżące, ale również retrospektywne, te, które dotyczą publikacji wydanych od momentu powstania w 1926 roku. System Expertus doskonale spełniał i nadal spełnia swoje oczekiwania i nasze oczekiwania w zakresie udostępniania i przechowywania danych. Natomiast w uczelni pojawiły się inne problemy. We współpracy z innymi systemami, które związane były z rozdziałem środków na badania statutowe, na badania własne, oczekiwania dotyczące zestawień dorobku publikacyjnego przy ocenie okresowej pracowników, czy przy tak ostatnio przez wszystkich podkreślanej ocenie parametrycznej jednostek naukowych uczelni. I dlatego w 2003 roku nasze władze uczelni podjęły decyzję o stworzeniu nowego systemu. Własnymi siłami stworzono system, który miał również zbierać i udostępniać informacje o aktywności naukowej, publikacyjnej i pozapublikacyjnej pracowników. Zarządzenie, które powoływało ten system, zasadnicza treść i to, co jest najważniejsze, obowiązek wprowadzenia do systemu opisów został nałożony bezpośrednio na samych autorów, czyli pracowników naukowo-dydaktycznych i słuchaczy dziennych studiów doktoranckich. Natomiast weryfikowanie poprawności formalnej i kwalifikowanie zgłaszanych opisów do bazy powierzono Bibliotece Głównej. W tej chwili zajmują się tym dwie stojące przed Państwem osoby. Wiadomo, początkowa niechęć do innowacji, opór ze strony środowiska, opór ze strony zwłaszcza starszej kadry naukowej. Młodzi pracownicy byli zachwyceni tym, że mogą sami zgłaszać opisy, że jest to online, elektronicznie, na bieżąco. Powodowało liczne trudności, liczne problemy, ale to, co zawsze podkreślamy, pozytywne nastawienie ze strony władz uczelni, kolejne regulacje prawne, które nałożyły na nich obowiązek dostarczania publikacji do weryfikacji, podkreślały wiodącą i nadrzędną rolę biblioteki, spowodowały, że ten system działa i w tej chwili można by powiedzieć, że jest wystarczający, jeżeli chodzi o takie nasze wewnętrzne rejestrowanie i generowanie wszelkiego rodzaju zestawień. Kto stworzył system? System stworzył jeden człowiek, pracownik Katedry Technologii Informacyjnych, magister Oskar Kuminiecki. Także jest to całkowicie system autorski. Współpracował ściśle z biblioteką, z bibliotekarzami, uwzględniał ich uwagi merytoryczne. Brał pod uwagę tłumaczenia i jak gdyby tutaj nasze sugestie dotyczące pól, kategorii. I spotkanie informatyka z bibliotekarzami dało właśnie taki efekt. Co jest innowacyjnego w tym naszym systemie? To, że w każdej chwili jego architektura jest tak zaplanowana, że on może się rozwijać. Wiadomo, zmieniają się kategorie, zmieniają się przepisy, trzeba dodać coś nowego, inaczej to upunktowić. Jest ta możliwość tej progresywności. Ta synchroniczna praca autora. W tej chwili wszystko dzieje się w internecie, w sieci. Pracownik wprowadza opis do bazy, my dostajemy o tym informację, weryfikujemy, zatwierdzamy i zatwierdzenie objawia się tym, że opis jest widoczny w dostępie publicznym z odpowiednio naliczoną punktacją.
dostęp publiczny na stronie uczelni w zakładce badania naukowe. Również wejście do systemu i informacja o tym znajduje się na stronie Biblioteki Głównej w zakładce usługi. Usługi dla pracowników, króciutka charakterystyka, jak wygląda procedura wprowadzania danych, monitorowanie i już później weryfikacja. Strona logowania do systemu, jasna, przejrzysta. Każdy uprawniony użytkownik w momencie zatrudnienia się w uczelni, jest to nowy pracownik bądź nowy doktorant, otrzymuje hasło i login, które upoważnia go do wprowadzenia wyłącznie publikacji, których jest autorem bądź współautorem. Czyli nie ma tutaj nadużyć typu, że ktoś wprowadza publikację na konto innego autora. On zawsze widnieje jako autor bądź współautor. Wszystkie zmiany, dodanie opisu, zatwierdzenie przez nas powoduje generowanie automatycznych maili, powiadomienie na skrzynkę mailową. W dniu dzisiejszym dodano opis, jest pan współautorem. Pozwala nam to unikać też tych duplikatów, o których była mowa wcześniej w przypadku publikacji wieloautorskich. Z czego jest zbudowany ten nasz system? Są to 4 moduły. System bibliograficzny, ten, którym my się opiekujemy i nadzorujemy jako Biblioteka Główna. System badań statutowych dokumentuje całą aktywność pozapublikacyjną. Nadzorowany jest przez dział do spraw badań naukowych i współpracy z zagranicą. Również przez ten dział monitorowany jest system młodych naukowców i doktorantów. I 4. element to jest system Sylabus, nadzorowany przez dział dydaktyki. O szczegółach tutaj już koleżanka Państwu. Moduł bibliograficzny, jak wszystkie pozostałe moduły, posiada hierarchiczną strukturę drzewkową, zbudowaną z kategorii publikacyjnych, punktowanych i niepunktowanych. Kategorie oznaczone na zielono otwierają listy poszczególnych publikacji w kolejności alfabetycznej z możliwością przeszukiwania według podanej frazy. Natomiast kolorem czerwonym... Pozostało jeszcze 5 minut. Wyróżnione są nowo dopisane, niezweryfikowane jeszcze opisy. Posiadamy zakres uprawnień administratora i wykorzystujemy w bieżącej pracy liczne funkcje systemu. Edytowanie opisu, zmianę typu publikacji to jest jedna z częściej wykorzystywanych funkcji, zwłaszcza kiedy zachodzi konieczność przekwalifikowania np. zeszytu naukowego zgłoszonego jako monografia. Istnieje możliwość zablokowania edycji opisu i wreszcie możliwość usunięcia błędnego opisu z bazy w ogóle. Wartości punktowe implementowane w systemie wynikają z regulacji ustawowych i wewnętrznych ustaleń i dokumentów uczelni. Warunkiem naliczenia punktów przez system jest zaznaczenie w formularzu opisu publikacji wartości tak w polu. Zgłaszam pracę do oceny punktowej oraz wskazano UEP jako główne miejsce zatrudnienia, a także zaznaczenie przez bibliotekarza weryfikującego udostępniono do sprawdzenia Bibliotece Głównej. Ocenie punktowej, a w konsekwencji również rozdziałowi środków, podlegają wyłącznie opisy publikacji zatwierdzonych przez bibliotekę. Pełne teksty zgłaszanych do systemu publikacji dostępne w internecie są oczywiście linkowane. Tutaj przykład artykułu z uczelnianego czasopisma. Zachowanie historii punktów w systemie pozwala na śledzenie trendów punktacji czasopism, obserwowania zmian punktowania kategorii publikacyjnych i w ogóle aktywności naukowej oraz przede wszystkim ułatwia sporządzanie zestawień dorobku naukowego wraz z punktacją w poszczególnych latach. System badań statutowych zawiera dokumentację m.in. uzyskiwania stopni naukowych, grantów ministerialnych, uczelnianych, projektów europejskich, efektów prac badawczo-rozwojowych, ekspertyz. Tu przykładowa kategoria badań statutowych wraz z punktacją. System oferuje możliwość generowania chronologicznych zestawień dorobku pracowników według kategorii oraz wylicza automatycznie punkty na potrzeby rozdziału środków na badania statutowe i własne. Reguły punktacji definiuje i wdraża w systemie administrator techniczny w konsultacji z biblioteką i działem do spraw badań naukowych i współpracy z zagranicą. Tutaj przykładowe zestawienie punktów na potrzeby rozdziału środków na badania statutowe 2013
Ocenie podlegają publikacje z lat 2010 i 2011. Do zgłaszania błędów i sygnalizowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu służy formularz internetowy. Jeżeli chodzi o współpracę biblioteki z jednostkami uczelni, to nasza współpraca jest wieloaspektowa. Na prośbę prorektora do spraw badań naukowych i współpracy z zagranicą opiniujemy odwołania dotyczące kwalifikowania i punktacji kategorii. Przekazujemy informacje dotyczące publikacji i pracowników. Bierzemy udział w posiedzeniach Senackiej Komisji do spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. Opiniujemy wnioski, przekazujemy jej wykazy dotyczące zmieniających się wytycznych ministerialnych. Na wnioski wydziałów opracowujemy zestawienia publikacji związane z akredytacją, kartą strategiczną uczelni, przyznawaniem uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz zatrudniania nauczycieli akademickich. W konsultacjach bezpośrednich, telefonicznych i mailowych udzielamy pracownikom informacji dotyczącej punktacji poszczególnych kategorii, zasad wprowadzania opisów do systemu, budowania strategii publikacyjnej oraz pomagamy w zgłaszaniu czasopism do generatora ankiety aplikacyjnej oraz w wypełnianiu wniosków o granty i stypendia uczelniane. Podsumowując, sprawnie działający system rejestrujący publikacje i w ogóle dorobek naukowy pracowników uczelni jest filarem jej funkcjonowania. Od niego w dużej mierze zależeć może ocena całej jednostki naukowej i stopień jej finansowania. Istotną zaletą internetowego systemu bibliograficznego są rozwiązania stosowane na potrzeby ewaluacji, parametryzacji i analizy bibliometrycznej. Biblioteka, wypełniając liczne zadania w tym procesie, staje się aktywnym interesariuszem realizowania strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dziękujemy za uwagę i prosimy o ewentualne pytania. Proszę bardzo, już jest pytanie. Justyna Zajfer, Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Ja mam pytanie jeszcze o tego ekspertusa i tą bazę państwa. Czy one są równolegle prowadzone? Tak. Baza to ekspertus znaczy... prowadzona jest w bibliotece przez bibliotekarzy i w tej chwili nadrzędną funkcję ma taką archiwizacyjną, retrospekcyjną. Natomiast ISB jest nadzorowane przez bibliotekę. Aha, czyli i tu są te same opisy, powiedzmy. Częściowo. A nie ma jakiejś możliwości połączenia tego, żeby to jednokrotnie było wprowadzane? To znaczy się do ekspertusa wprowadzamy my, czyli pracownicy w uczelni, ich interesuje tylko internetowy system bibliograficzny, tam gdzie zgłaszają. Natomiast ta baza, którą my weryfikujemy, również służy nam do pobierania informacji o tym, że ktoś się pojawił, że pracownik pojechał na konferencję, wiadomo, że tam informacje zamieszczane są szybciej, chociaż tam zamieszczane są informacje wybiórcze, bo tak jak tutaj było wspominane, nie wszyscy pracownicy zgłaszają to, co jest niepunktowane. Bibliotekarze interesują wznowienia, interesują publikacje wydane pośmiertnie, interesują jakieś dodruki, opracowania jubileuszowe i to znajdą Państwo w naszej bazie ekspertusowskiej. Natomiast tamta głównie, jeżeli chodzi o takie właśnie rozdziały środków na badania statutowe, ankiety, parametryzacje. Jeszcze mam drugie pytanie o dostępność tych danych na zewnątrz, poza siecią uczelni. Czy ta baza jest dostępna tylko w sieci uczelni, czy... Nie, na tej stronie, gdzie był pokazany link do strony uczelni, gdzie są publikacje i wejście poprzez badania naukowe, widać opisy, ale tylko części publikacyjnej i zatwierdzonej przez nas. Opisy nowo wprowadzane trafiają do tego bufora, są oznaczone na czerwono, po zweryfikowaniu przez nas trafiają do dostępu publicznego. I jeszcze ostatnie pytanie techniczne. W jaki sposób są nadawane loginy do tego systemu pracownikom naukowym? Każdy pracownik nowo zatrudniony w momencie, kiedy jest ten proces jakby rejestracyjny w uczelni, w kadrach, w dziale do spraw pracowniczych, z Centrum Informatyki automatycznie dostaje służbowego maila, który jest u nas w uczelni obowiązkowy i ma wygenerowane od razu hasło, które jest też loginem do internetowego systemu. Dziękuję bardzo. Ja miałabym jeszcze jedno pytanie. Czy dobrze zrozumiałam w przypadku prac współautorskich, jeżeli jeden autor zgłosi opublikowany artykuł, to znaczy czy współautorzy otrzymują maila, że taki artykuł został już zarejestrowany? Tak, na skrzynkę mailową trafia treść
Dzisiaj do bazy dodano rekord taki, którego jest pan współautorem, dodał go Jan Kowalski, nie rozumiem, godzina, data. Także nie może jak gdyby tutaj tego faktu przeoczyć, nie powinien. O. Rozumiem, ciekawe, bo na przykład my mamy ekspertusa również i w oparciu o nasze dane rejestrowane przez bibliotekę są przydzielane również, że tak powiem, rozdzielane środki wewnętrzne na podstawie właśnie, sporządzamy odpowiednie zestawienia dorobku publikacyjnego, ewentualnie pracownicy naukowi wypełniają pozostałe informacje w takim systemie e-nauka i to jest raz obłączone, ale główne dane pochodzą właśnie z ekspertusa, także jakby... My sobie zdajemy sprawę, że ekspertus ma taką funkcjonalność, on ma ją w tej chwili bardzo szeroko rozbudowaną, natomiast takie, a nie inne decyzje polityczne oczywiście w 2003 roku spowodowały powstanie tego systemu. Takiego systemu, tak. Dlatego częściowo... No są plusy tej tak równoległej pracy, aczkolwiek na bibliotekę tutaj nałożono jakiś większy obowiązek w tym momencie. Biblioteka zawsze musi umieć współpracować dla pożytku uczelni. Także dziękuję. Myślę, że nam się to udało. Jeżeli jeszcze jakieś pytanie? Jest jeszcze jedno pytanie. Mechanizm i ewentualną skuteczność, mechanizm obligatoryjności zmuszający pracowników do wpisywania tego, co piszą. I na ile jest to skuteczne? Jest bardzo skuteczny. Koleżanka wspominała o regulacjach na uczelni. Poszczególne zarządzenia rektora bardzo szczegółowo to określają. Począwszy od aktu, którym powołuje się internetowy system bibliograficzny, poprzez kolejne regulacje z kolejnych lat, głównie z roku 2006, w których wskazuje się, że to biblioteka ma weryfikować formalnie opisy, ale również podkreśla się obowiązek wprowadzania publikacji przez ich autorów, przez pracowników uczelni. Ponieważ tylko opisy zgłoszone do bazy i zatwierdzone przez bibliotekę mogą stanowić podstawę do naliczania punktów i rozdziału środków na badania własne. To jest bardzo poważna motywacja. Nie słychać tutaj. Dzień dobry, Matysiak Dorota, Uniwersytet Ekonomiczny. Kwestia tylko, dodam, że kwestia oceny pracownika jest tutaj ważna. Z tego co wiem, Politechnika Wrocławska bardzo ładnie tutaj załatwiła sprawę, bo po prostu obligatoryjnie rektor wydał jak gdyby komunikat czy nakaz, decyzję, zarządzenie, że każdy pracownik musi przekazać do biblioteki taką właśnie informację o swojej publikacji. Przepraszam. To załatwia chyba sprawę, też byłoby fajne, gdyby na każdej uczelni takie zarządzenie obligowało każdego pracownika do właśnie przedstawienia swojej publikacji. Podczas weryfikowania opisów zgłaszanych publikacji bazujemy na zbiorach dostępnych w bibliotece, na informacji dostępnej w bazach, którymi nasza uczelnia dysponuje. Ale w przypadku, kiedy nie ma możliwości pozyskania informacji celem weryfikowania jej ze źródeł, wtedy pracownik zobowiązany jest tymi zarządzeniami właśnie do dostarczenia oryginału lub kopii do nas.